W ramach upowszechniania aktywności fizycznej i sportu w Słupcy złożyliśmy wspólny wniosek ze Stowarzyszeniem Wiatrem i pod wiatr do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek dotyczy organizacji szeregu zajęć i imprez sportowych na terenie naszego miasta. Całość zadania to kwota ponad 250 tysięcy złotych, wnioskowana dotacja ponad 200 tysięcy złotych. Chciałbym Państwa również poinformować, że w ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotycząca dofinansowania opracowania, jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miejskiej Słupca. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 44 tysiące złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 26 tysięcy złotych. Przypomnę, że jest to dokument planistyczny niezbędny do uzyskania dofinansowania na zadania dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska.